No, symbolem jest Ireneusz Sekuła, żeby daleko nie szukać. Człowiek, który rzeczywiście zrobił ewidentne przekręty akurat na, z panem Gawronikiem na uwolnieniu rynku walutowego, zdobył kapitał założycielski, potworzył jakieś biznesy, które nie wychodziły. W pewnym momencie, żeby je kontynuować, najpewniej zaciągnął pożyczkę od świata przestępczego, czyli od mafii pruszkowskiej albo jakiejś innej. No i skończył samobójczo, strzelając sobie 3 razy w brzuch, co jest jedynym znanym przypadkiem takiego samobójcy. Witam Państwa, naszym gościem jest historyk, politolog, komentator, profesor Antoni Dudek. Dobry. Dzień dobry, witam. Panie profesorze, pierwsze pytanie. Często w naszym dyskursie politycznym ciągle nadal mówi się o dekomunizacji. Czy ten proces dekomunizacji po 30 latach III RP już się zakończył? Czy nadal jeszcze coś jest do zdekomunizowania, co niektórzy twierdzą? Dekomunizacja jest różnie rozumiana, najczęściej jednak przez usuwanie ludzi, którzy pracowali w szeroko rozumianym aparacie władzy komunistycznej ze stanowisk w życiu publicznym. I w tym sensie no ona, można powiedzieć, że właściwie już się dokonała, no są oczywiście jakieś wyjątki, zawsze można gdzieś jeszcze znaleźć jakiegoś człowieka tuż przed emeryturą, który gdzieś tam zaczynał w strukturach władzy PRL swoją karierę, ale w sensie procesu właśnie takiej wymiany pokoleń, to się już w miażdżącej większości dokonało i paradoksalnie im więcej się o tym mówi, tym mniej jest tych ludzi do zdekomunizowania. Dzisiaj to się stało też pewnym narzędziem politycznym, mam wrażenie, że zawsze to był spór polityczny, natomiast to, kiedy ta dekomunizacja była realnie Polsce potrzebna, czyli w dekadzie lat 90. ona się nie dokonała, no dlatego, że tu zaskoczę pana, no większość Polaków tego nie chciała, bo jest taki mit, że to jakieś, prawda, okrągłostołowe, magdalenkowe kliki, spiski spowodowały, że nie było wtedy dekomunizacji. Otóż nie. Spowodowali to Polacy, którzy konsekwentnie głosowali przez szereg wyborów w latach 90. na partie, które nie chciały dekomunizacji, a nie głosowały na te partie, które chciały dekomunizacji. To łatwo prześledzić przez wyniki wyborów w 91., 3. i 7. roku. Najbardziej to w 97. można powiedzieć szło w tym kierunku, czego efektem było powstanie Instytutu Pamięci Narodowej stworzonej przez rząd AWS Unia Wolności i powstanie właśnie uruchomienie procesu lustracji, który był jakimś tam elementem dekomunizacji. Ale ustawa dekomunizacyjna, która wtedy też była, projekt się pojawił, została przez ten Sejm, w którym AWS i Unia Wolności miała większość, też został odrzucony, nie przeszedł w ogóle przez pierwsze czytanie, w pierwszym czytaniu go odrzucono. Dlaczego? To bo nawet w AWS-ie, już nie mówiąc o Unii Wolności, większość nie była przekonana do dekomunizacji. I taka jest prawda, Polacy tak zdecydowali, a to, że po latach wybrali partię o nazwie Prawo i Sprawiedliwość, która nagle mówi, że trzeba dekomunizować, ale niech pan zwróci uwagę, czy na przykład temat lustracji, tak ważny przez lata, wrócił pod rządami PiS-u? Nie. Nie zmieniono w ogóle przepisów lustracyjnych, one odziedziczyliśmy w kształcie, który się w czasach Platformy został ustanowiony. PiS się przestał tym interesować. Dlaczego? Bo prezes Kaczyński uznał, że to już nie, ludzi nie motywuje, nie podnieca, to nie jest politycznie ważne. I w związku z tym temat został zepchnięty gdzieś na margines. I tak samo jest z dekomunizacją. Ona jest wyciągana wtedy, kiedy trzeba przywalić Sądowi Najwyższemu, jakiemuś sędziemu takiemu czy innemu, się wyciągnie, ale kiedy to dotyczy jakiegoś, prawda, prominentnego działacza partii rządzącej, to nagle się mówi, że to jest nieważny temat. Nie ma żadnej konsekwencji, więc jest to już, powiedzmy, hasło wyświechtane dzisiaj, zużyte, nieaktualne. Dobrze, ale tutaj mamy pewną analogię, można z drugą RP, gdzie również nie dokonywano rozliczeń z działalnością na rzecz państw zaborczych. Czy to, że podobnie zrobiono w III RP z działalnością na rzecz PRL-u, sobie aparatowi komunistycznemu, spowodowało, że ta transformacja w jakiś sposób gorzej przebiegała? I czy można wziąć jakiś modelowy wzorzec z tego bloku wschodniego państw, gdzie ta dekomunizacja przyszła najlepiej, który mógłby być wzorem również dla Polski? W moim zdaniem nigdzie tego się nie udało konsekwentnie zrobić do końca. Podam panu przykład Czech, które ja wielokrotnie podawałem jako przykład pozytywny dla Polski. Już tam przyjęto ustawę dekomunizacyjną, która zabraniała ludziom z aparatu komunistycznej partii Czech sprawowania wysokich funkcji państwowych. No i wszystko fajnie. Ta ustawa obowiązywała bardzo wiele lat i dzięki temu pewnie różni działacze Komunistycznej Partii Czechosłowacji nie zostali premierami, nie zostali ministrami czy prezydentami.
No ale dzisiaj ta ustawa już dawno nie obowiązuje, a kto jest dzisiaj premierem Czech? Pan Babiš, który ma przeszłość agenturalną. Czyli jak pan widzi, to wtedy, to nie znaczy, że to nie miało sensu. To miało sens, bo gdyby na przykład taką ustawę przyjęto w Polsce, na przykład Sejm pierwszej kadencji gdzieś w 92 roku przyjął taką ustawę, to nie byłoby afery Oleksego, Józef Oleksy nie zostałby nigdy premierem. Nie mógłby, był wysokiej rangi funkcjonariuszem aparatu PZPR i na przykład przez 10 lat, czyli powiedzmy gdzieś do początku lat 2000, a może przez 15 lat, nie mógłby pełnić wysokich funkcji państwowych. Na przykład premiera, prawda? To byłoby pozytywne, okej, okay, więc ja uważam, że szkoda, że się nie udało, no ale przykład Czech pokazuje, że to też ma ograniczony zasięg działania. Niewątpliwie, gdzie się to udało najlepiej? W Niemczech. Z prostego powodu, dlatego że Niemcy miały alternatywne kadry. Bo i druga Rzeczpospolita nie miała za bardzo skąd brać na przykład urzędników niż z administracji państw zaborczych, znaczy z tymi galicyjskimi, prawda, z austro-węgierskiej administracji. No a z kolei skąd miał brać władzę trzeciej RP tych urzędników profesjonalnych? No nie brał ich z aparatu PRL-owskiego. I tyle. W Niemczech była to alternatywa. W Niemczech można było z dnia na dzień usunąć wszystkich sędziów, prokuratorów, wykładowców akademickich z tych obszarów, prawda, humanistycznych, gdzie byłby strasznie marksizmem przesiąknięty, i zastąpić ich ludźmi z Niemiec Zachodnich. W Polsce tego się zrobić nie dało, co nie znaczy, że nie można było zrobić więcej. Można było, tylko w pewnych granicach. Podam panu przykład. Bardzo konkretny, bo on jest taki najbardziej wrażliwy, wymiaru sprawiedliwości. Ja o tym piszę dość dużo w mojej książce ostatniej od Mazowieckiego do Suchockiej, gdzie analizuję politykę pierwszych czterech rządów, w tym zwłaszcza rządu Mazowieckiego, który właśnie zajął się zmianami w wymiarze, między innymi w wymiarze sprawiedliwości. I tak, panuje taka opinia jedna, nieprawdziwa, że w ogóle nic nie zrobił z wymiarem sprawiedliwości. To jest nieprawda. Tam zmieniono większość na przykład prezesów sądów, ale jak to wyglądało? Otóż wyglądało to, jak się wejdzie głębiej, w ten sposób, że ponieważ uznano, że ta trzecia władza musi być władzą niezależną, dano jej ogromną autonomię, więc przyjęto w ustawie, że prezesa sądu rzeczywiście powołuje minister sprawiedliwości, w tej nowej ustawie, która weszła w życie w końcu 1989 roku, powołuje minister sprawiedliwości spośród dwóch kandydatów, których przedstawia zgromadzenie sędziów danego sądu. I profesor Adam Strzembosz, który był wtedy wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za tę właśnie tą operację kadrową, opowiada, jak to wyglądało. On jeździł po Polsce na te zgromadzenia i co się okazywało, że ci sędziowie, jak się zebrali, wybierali bardzo często jako tych dwóch kandydatów dotychczasowego prezesa i sędziego, który był sekretarzem organizacji PZPR w sądzie. No i niech minister sobie wybierze, którego woli. I na czym polegał błąd? Na jednej bardzo prostej zasadzie. Otóż w tej ustawie powinno być napisane, mogą sobie dalej wybrać kogo chcą, ale on nie mógł być dotąd członkiem żadnej partii politycznej, bo sędziowie mają być bezpartyjni. Otóż połowa mniej więcej sędziów nie była członkami żadnej partii politycznej. I to był prosty przepis, który został wprowadzony, sprawił, że sędziowie dalej by wybierali, nikt by im nie narzucał prezesa, ale nie mogliby brać pod uwagę tych, którzy byli w PZPR, ZSL i SD, czyli tych trzech partiach, które realnie działały. To był przykład takiej dekomunizacji, której nie udało się przeprowadzić, a która była możliwa. No ale dlaczego? No bo siły tego starego systemu rzeczywiście walczyły o przetrwanie i one zadbały o to, żeby takiej dyskryminacji dawnych członków PZPR, która już w momencie, jak się ta operacja działa, nie istniała, żeby ich nie prześladować, prawda? Nie dawać im, zamykać im dróg do kariery. No i cóż się stało? No rzeczywiście większość prezesów sądów rząd Mazowieckiego wymienił, ale w sądach ten układ personalny, który dominował przed rokiem 89, dominował dalej. I w tym sensie doszliśmy aż do roku 2015, kiedy PiS to postanowił wykorzystać do walki z rzekomą układem sędziowskim, który jakby nie uwzględniał, że przez 25 lat on się znacząco zmienił z przyczyn biologicznych. I że jeden sędzia Iwulski, którego tam znaleziono w Sądzie Najwyższym, jako ten przykład, prawda, niezdekomunizowanych kadr sędziowskich, jeszcze paru innych, no to jest za mało. Czyli mówiąc inaczej, dekomunizacja była możliwa, można było coś na tym polu zrobić więcej, ale jeśli ktoś sobie wyobraża, że to miał być taki reset stuprocentowy, to tego nigdzie na świecie nie przeprowadzono, było niewykonalne. I nawet w tych Niemczech, żeby skończyć ten wątek, które rzeczywiście najmocniej to poszło, po latach się okazało, że na przykład w państwowej telewizji ZDF jest bardzo wielu agentów Stasi. Mimo tych wszystkich przepisów, dlaczego? Bo tam przyjęto ustawę o jawności, ale tam nie było zakazu.
Nie jest tak w Niemczech, że jak ty był agentem Stasi, to nie może gdzieś pracować. To jest decyzja pracodawcy. Pracodawca ma wiedzieć, że on był agentem Stasi, ale może go dalej trzymać. Okazało się, że wielu pracodawców trzyma dawnych agentów Stasi, już nie mówiąc o aparatczykach niemieckiej partii jedności, tej partii komunistycznej. Czyli mówiąc krótko, nigdzie tego się nie udało i to nie jest wyjątek, bo w ogóle problemy rozliczeniami z dyktaturami są problemem nie tylko dyktatur komunistycznych. Nie udało się tak naprawdę w pełni przeprowadzić rozliczenia z dyktaturami w Ameryce Południowej, w Hiszpanii, w Portugalii, w Grecji. No, mówiąc krótko, to jest ułomne. To jest ułomne, bo po prostu te procesy rozliczeń są ułomne. Jaki wpływ na przebieg polskiej transformacji ustrojowej miały Stany Zjednoczone, a jaki Niemcy? W Pana ostatniej książce pojawia się opinia pochodząca z chyba z czasów rządów Jana Krzysztofa Bieleckiego, że Polska jawiła się trochę jakby kolejny stan Stanów Zjednoczonych, europejski, europejska część Stanów Zjednoczonych. Jak duży był wpływ Waszyngtonu na to, co się działo w Polsce? A jaki Berlin miał w tym momencie? Znaczy, zacznijmy od tego, że niewątpliwie Amerykanie odgrywali bardzo istotną rolę, ale takie było życzenie, można powiedzieć, tej nowej elity solidarnościowej, która wtedy dochodziła do władzy. Ona bardzo liczyła na wsparcie amerykańskie. Niemcy oczywiście też byli ważni, ale wobec Niemców był jednak duży dystans związany właśnie z procesem zjednoczenia Niemiec. Otóż trzeba powiedzieć jasno, że Tadeusz Mazowiecki wpadł w autentyczną panikę, kiedy w listopadzie 1989 roku Helmut Kohl ogłosił 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec i w tym planie rzeczywiście nie było ani jednego zdania o granicach przyszłych zjednoczonych Niemiec, ponieważ Mazowiecki wyobraził sobie, że za chwilę te zjednoczone Niemcy zaczną podnosić sprawę, że nie ma układu pokojowego po II wojnie światowej i że w związku z tym granica na Odrze i Wisie Łużyckiej nie jest ostateczna, a to, co podpisał rząd Republiki Federalnej Niemiec w roku 70, no to było inne państwo, którego już nie ma, bo się zjednoczyło. W związku z tym Mazowiecki rozpoczął wielką kampanię międzynarodową, żeby nakłonić rządy obu państw niemieckich i parlamenty, likwidowanej NRD i RFN, która de facto wchłonęła NRD, bo tak realnie to zjednoczenie wyglądało, żeby one jeszcze przed zjednoczeniem właściwie zagwarantowały to. Kohl nie chciał się na to zgodzić, bo najkrócej mówiąc, prowadził pewną grę wyborczą, tam szły wybory w 90 roku, miały wybory w RFN-ie i on liczył na głosy tych środowisk ziołkowskich, on się do nich uśmiechał, on im mówił, no słuchajcie, tutaj nie przesądzamy sprawy, ale jest oczywiste i było i dla niego oczywiste i dla wszystkich głównych graczy, że żadnych zmian granic nie będzie i to było wyraźnie w rozmowach Kohla z Bushem. I to próbował George Bush wytłumaczyć Mazowieckiemu, jak w lutym Mazowiecki 90 roku pojechał do George'a Busha, starszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, że panie premierze, się pan nie boi, Niemcy nie zmienią granicy. A Mazowiecki mówił, no ale my tego nie wiemy, my to chcemy mieć na piśmie i tak dalej. I w związku z tym Mazowiecki się posunął do tego, że w takim razie nie będziemy w ogóle podejmować sprawy wyprowadzenia wojsk rosyjskich z Polski, bo najkrócej mówiąc, one są jakimś gwarantem tej granicy na Odrze i Wisie. Bo to absurdalne, bo to myślenie zgodne z kanonami propagandy komunistycznej, która cały czas mówiła, że Związek Radziecki jest naszym przyjacielem, ale poza wszystkim jest też gwarantem nienaruszalności granicy na Odrze i Wisie. I to myślenie Mazowiecki przejął zupełnie niepotrzebnie, bo okazało się, że Niemcy po zjednoczeniu podpisali traktat. Natomiast oczywiście Niemcy prowadzili swoją grę i podpisują traktat graniczny. Zaczęli też negocjacje na drugiego traktatu, pod którego ostatecznie podpisano w roku 91, bo który do dziś obowiązuje o przyjaznej współpracy. I tam na przykład asymetrycznie narzucili nam rozwiązanie kwestii mniejszości. Otóż wedle tego traktatu jest mniejszość niemiecka w Polsce, ale nie ma mniejszości polskiej w Niemczech, choć faktycznie jest liczniejsza od tej niemieckiej w Polsce. Dlaczego? Bo Niemcy nie chcieli mieć w ogóle żadnej mniejszości u siebie, to w związku z problemem tureckim z kolei. I narzucili nam takie asymetryczne rozwiązanie, które zresztą w Polsce podnoszono. Oczywiście odmówili też wypłacenia jakichkolwiek odszkodowań wojennych. To zresztą Bielecki wtedy stawiał Kohl, powiedział, panie premierze, nie ma mowy, bo jest 27 państw, których robotnicy przymusowi pracowali w III Rzeszy. Gdyby wszyscy się zgłosili w kolejce, to my ani to zbankrutujemy. W związku z tym my możemy dać 500 milionów marek na Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. To będzie takie symboliczne zadośćuczynienie i na tym koniec. No i teraz strona polska miała do wyboru. Albo zgodzić się na to, albo nie. I teraz co to znaczy, gdyby się nie zgodziło? Otóż Kohl bardzo chytrze powiedział, podpisaliśmy wprawdzie traktat graniczny, ale jeszcze go nie ratyfikowaliśmy.
W związku z tym, jak się dogadamy w sprawie tego drugiego traktatu, to razem ratyfikujemy. Jak się nie dogadamy w sprawie drugiego traktatu, to niczego nie ratyfikujemy. I znowu Polska miała, i co więcej, żeby jeszcze cukierek, bo to wszystko jest taki kij, prawda? Ale to też cukierek. Podobno chcecie do Unii Europejskiej przystąpić, tak? W Polsce. No to słuchajcie, to my do tego traktatu numer 2 dopiszemy takie zdanie, że Republika Federalna Niemiec popiera starania Polski w członkostwie nad wspólnotami europejskimi. To co, podpisujecie czy nie podpisujecie? Bielecki podpisał. To oczywiście się wielu w Polsce nie podobało, i dziś jest za to krytykowane, ale on się zachował racjonalnie. Ale to, wiecie pan, relacje z Niemcami były trudne. Natomiast z Amerykanami były zupełnie innego typu. Były, mówiąc krótko, ratujcie nas. Ratujcie nas, znaczy mamy zbankrutowaną gospodarkę, mamy zdezerowany aparat państwowy, pomóżcie nam, prawda? Na co Amerykanie powiedzieli, no dobra, okej, okay, no gospodarczo wam możemy pomóc, ale musicie się uwiarygodnić. Znaczy, co to znaczy uwiarygodnić, pyta Mazowiecki? A no jest taka instytucja wyspecjalizowana w sprawie sanacji gospodarek krajów różnych na całym świecie, na razie Międzynarodowy Fundusz Walutowy, przypadkiem ma siedzibę w Waszyngtonie i tam wyślijcie swoich ludzi, oni wam powiedzą, co mają robić. No i tam pojechał Balcerowicz i żeby była jasność, to nie jest tak, że oni mu podyktowali, co ma robić. Balcerowicz był ortodoksyjnym liberałem, uważał, że taka właśnie strategia, takiej terapii szokowej jest słuszna. Panowie się dogadali co do szczegółów, ruszyła transformacja gospodarki. I to nie jest tak, że Amerykanie ją nam narzucili, oni powiedzieli, możecie iść swoją drogą, prawda? Poszła nią Białoruś, poszła nią Ukraina później, no a większość Europy Środkowej wybrała receptę amerykańską. I w tym sensie rzeczywiście Amerykanie tutaj nam pewne rzeczy podyktowali, ale nasze życzenie. Wiemy o gospodarce, bo to jest najbardziej emocjonalne, ale oczywiście są też inne obszary, no na przykład sfera służb specjalnych, prawda? Tu wraca sprawa tej dekomunizacji, o którą pan wcześniej pytał. Zbliża się likwidacja służby bezpieczeństwa. Rząd Mazowieckiego produkuje ustawę, ma być weryfikacja wszystkich funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa, ale Amerykanie mówią tak, słuchajcie, ale jest taka część służby bezpieczeństwa, której byśmy chcieli, żebyście nie ruszali. Ona się nazywa wywiad. Departament pierwszy, zostawcie. My wam później przyślemy, kogo byśmy tam nie chcieli, żeby tam był. Prawda? I to wygląda tak, że weryfikacja Departamentu pierwszego kończy się tak, że jest na 1000 funkcjonariuszy, tylko 3 jest negatywnie zweryfikowanych, a cała reszta dostaje formalnie prawo ubiegania się o pracę w zarządzie wywiadu UOP-u, ale ponieważ tam jest tylko więcej 600 etatów, to wiadomo, że nie wszyscy się załapią, że nie wszyscy chcą. Część tych oficerów wywiadu w ogóle już nie chce z służbami specjalnymi mieć nic wspólnego, bo ma inne lepsze pomysły na życie, ale Amerykanie w stosownym momencie przysyłają listę, powiedz, kilkunastu czy 20 kilku ludzi z Departamentu pierwszego, których już nie chcieli mieć w zarządzie wywiadu UOP-u. To zostaje wprowadzone w życie, a równolegle zaczyna się już operacyjna współpraca, no to jest ta słynna operacja Samum, prawda, czyli ratowanie agentów CIA z Iraku pogrożonego w wojnie przez właśnie wywiad. Do niedawna jeszcze Departament pierwszy MSW, a teraz Zarząd Wywiadu UOP-u, ale też słynna operacja Most, czyli przerzut tysięcy rosyjskich Żydów przez Warszawę do Izraela. To jest ewidentnie już się wsparcie dla Izraela, ale Amerykanie tutaj są bardzo nam za to wdzięczni, do tego stopnia, że jak nasi oficerowie służb specjalnych i wojska jadą na pierwsze szkolenia do Stanów Zjednoczonych, to szkolą ich nie amerykańscy oficerowie, tylko emerytowani oficerowie armii izraelskiej. Więc widać wyraźnie, że tam ten trójkąt, czy tandem amerykańsko-izraelski jest bardzo mocny, no i my po prostu przechodzimy do tej strefy wpływów. Polska przechodzi wtedy, zaczyna się ten proces, on trwa dekadę, bo się kończy wyjście do NATO. Przez 10 lat Polska zaczyna przechodzić z strefy wpływów rosyjskich do amerykańskich, ale żeby była jasność, to jest wola większości społeczeństwa. Bo gdyby było inaczej, to rząd postkomunistyczny, który wygrał w 1993 roku, czyli rząd Pawlaka, później Oleksego i Cimoszewicza, mógłby zawracać politykę zagraniczną Polski w znowu stronę wschodu, nic takiego nie nastąpiło, była pełna kontynuacja. Po prostu polskie elity, za zgodą moim zdaniem większości Polaków, wybrały opcję amerykańską. To, że to później doprowadziło do różnych wynaturzeń, no patrz, więzienie CIA w Kilkutach, prawda, to jest odrębna sprawa, że myśmy poszli w tym serwilizmie, moim zdaniem, zdecydowanie za daleko. Ale to jest jakby inna sprawa. Wtedy to był racjonalny wybór, no bo uciekaliśmy z objęć wielkiego brata i wiemy doskonale, co by było, gdybyśmy tej dekady smuty jelcynowskiej nie wykorzystali, gdyby Putin nastał wcześniej, albo gdybyśmy się nie wyrobili z tą reorientacją i Putin się pojawił, albo byśmy nie byli gotowi na rządy Putina po roku 2000, prawdopodobnie było nam dużo trudniej się oderwać od Kremla.
Czyli z tego, co Pan mówi, wynika, że Władysław Bartoszewski, mówiąc, że Polska jest biedną panną, brzydką panną bez posagu, jest trafne w odniesieniu do tego okresu od Mazowieckiego do Sopockiej, czy nawet tego do 1998 roku, do wejścia do NATO. No, trzeba powiedzieć jasno, że dla Zachodu upadek bloku sowieckiego był zaskoczeniem. To nie jest tak, że oni tam wszystko przewidywali i wiedzieli. Nie, przeciwnie, tempo tego rozpadu było zaskoczeniem do tego stopnia, że przecież George Bush jeszcze latem 91 roku potrafił przyjechać do Kijowa i przekonywać Ukraińców, żeby jednak nie ogłaszali niepodległości, żeby dalej podtrzymywali Gorbaczowa. Upadek Gorbaczowa w ślad za tym upadek Związku Sowieckiego był ogromnym szokiem dla Zachodu. I teraz w związku z tym powstało wyzwanie, co się tu dalej będzie działo. Proszę zwrócić uwagę, że w czasie, kiedy te rzeczy się dzieją, rozpada się Związek Sowiecki, rozpada się też Jugosławia i zaczyna się krwawa rzeźnia na Bałkanach. I teraz Zachód się zaczyna zastanawiać, to znaczy tam się już zaczęło, a teraz może się zacznie też w tej reszcie części. Czy przypadkiem na przykład Polacy nie zaczną wojować z Ukraińcami o Lwów, albo na przykład z Litwinami o Wilno, a może na przykład Węgrzy postanowią odebrać Słowakom te tereny sporne. Prawda? Jest ileś antagonizmów historycznych zamrożonych przez historię. Skoro Chorwaci już walczą fizycznie z Serbami, prawda? No to może za chwilę gdzie indziej też się to zacznie. No i teraz ten Zachód patrzy na nas, mówię teraz nie o Polsce, ale o całej Europie Środkowej. Powiedziałbym z dużym dystansem i mówi tak, bo wszyscy tam oczywiście mówią, że premier Mazowiecki pukał do drzwi Amerykanów, no ale właśnie pukaliśmy też do drzwi Europy Zachodniej, mówiąc, przyjmijcie nas do wspólnot europejskiej. Na co oni odpowiadali tak, no ale słuchajcie, musicie się uwiarygodnić. Amerykanie mówili o MFW, a Bruksela, Paryż, Bonn, ówczesna stolica Niemiec mówiła, pokażcie, że potraficie kooperować ze sobą regionalnie. Stąd się wzięła grupa wyszehradzka, czy trójkąt najpierw wyszehradzki. I skoro chcecie do nas, najpierw pokażcie, że wy w trójkącie, bo jeszcze nie było rozpadu Czechosłowacji, czyli nie było jeszcze Bratysława, ale w trójkącie Budapeszt, Praga, Warszawa potraficie współpracować. Jak po paru latach zobaczymy, że wy tu jakoś sobie radzicie, nie kłócicie się, tylko kooperujecie, to my się zastanowimy. To był rodzaj takiej kwarantanny, w której nas obserwowano. I w tym sensie rzeczywiście no nie byliśmy atrakcyjnym partnerem. Myśmy się musieli uwiarygodnić, ale my mówimy nie tylko o Polsce, tylko o całej Europie Środkowej, przed Zachodem, że my nie jesteśmy krajem, obszarem, który się za chwilę pogrąży w etnicznych konfliktach, prawda? Ponieważ znaliśmy ten egzamin, nie było łatwo, ale się udało, natomiast przyjęto najpierw do NATO, a później do Unii Europejskiej. Kwarantanna trwała nieco ponad dekadę. Chciałem zapytać, jak doszło do tej transformacji? Władza szukała porozumienia z opozycją, ale opozycja była słaba i wewnętrznie rozbita, dlatego najpierw mediatorem, a później notariuszem porozumienia okrągłego stołu okazał się Kościół. I czy Kościół podjął słuszną decyzję, bo dzisiaj się trochę obrywa? Wie pan, Kościół ma swoje problemy, ale one nie mają związku z tym, że on wtedy odegrał rolę rzeczywiście pośrednika, mediatora i w jakimś sensie notariusza, ale także i beneficjenta tego kontraktu, bo on bardzo dużo na tym zyskał. Więc rola Kościoła była sensowna. Kościół zawsze nawołuje raczej do dialogu niż do przemocy. Problemy dzisiejsze Kościoła są z zupełnie czym innym związane, prawda, są afery pedofilskie, to jest brak umiaru wielu biskupów. To nie ma związku z tamtymi wydarzeniami. Natomiast w tamtym okresie było tak, także rzeczywiście ani ekipa Jaruzelskiego, ani otoczenie Wałęsy nie miało do końca zaufania do drugiej strony. I potrzebny był ktoś, kto by to, że tak powiem, no, przyklepał właśnie w stosunku w roli notariusza. Jak pan dokonuje transakcji nieruchomości, sprzedaży, to też no, poznaje pan kogoś, kto chce kupić, albo pan chce kupić od niego, chodzi o wielką kwotę. No więc przydał się ten notariusz, który prawda, jakoś ubezpiecza tą transakcję dla obu stron, jest stroną taką neutralną, wiarygodną. No i Kościół był tą rolą. Tą rolę odegrał ksiądz Orszulik, arcybiskup Dąbrowski. Oni rzeczywiście byli w czasie tych najtajniejszych rozmów w Magdalence cały czas. To też jest istotne, bo często się właśnie sugeruje, że Kościół nic o tym nie wiedział. No nie, Kościół wiedział o tych wszystkich szczegółach kontraktu. I wydaje mi się, że zachował się sensownie. Zresztą został za to wynagrodzony, bo przypomnę, że zaraz po zakończeniu obrad okrągłego stołu została przyjęta ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego z kwietnia 1989 roku, która do dziś obowiązuje, która dała Kościołowi ogromne przywileje i to był ten rachunek, który Kościół wystawił państwu za, no właśnie za takie wsparcie, no ale później władze komunistyczne były jednak rozczarowane postawą księży, bo one liczyły, że za tą ustawę właśnie i za jeszcze szereg innych działań księża będą w kampanii wyborczej w czerwcu 1989 neutralni, a okazało się inaczej.
jednak bardzo wielu księży pomogło Solidarności, pomogło Komitetowi Obywatelskiemu organizować kampanię, udostępniano salki katechetyczne na spotkania Komitetów Obywatelskich, a czasem nawet proboszczowie lokalni organizowali te komórki, bo trzeba pamiętać, że ta opozycja solidarnościowa była w wielkich miastach, kilkunastu największych miastach. Poza tymi kilkunastoma największymi miastami tak naprawdę struktur opozycyjnych nie było niewiele, były jakieś poszczególne osoby i tu proboszcz w roli organizatora takiego lokalnego Komitetu Obywatelskiego był idealny. I rzeczywiście bardzo wielu duchownych się w to zaangażowało i moim zdaniem to była pozytywna rola. Ja uważam, że Polska zyskała na tym, żeby wybory czerwcowe się skończyły tak, jak się skończyły, czyli zwycięstwem Solidarności, rozpoczęciem procesu upadku rządów komunistycznych, no bo gdyby były ten wynik był korzystniejszy dla komunistów, oni rządziliby Polską nieco dłużej. W efekcie czego ta katastrofa lat 80. gospodarcza, która rzeczywiście była faktem, przedłużyłaby się jeszcze pewnie na rok, dwa, trzy, a później, no później być może w Polsce mielibyśmy scenariusz rumuński, czyli krwawy upadek rządów komunistycznych, ale ja nie jestem przekonany, że to byłoby wyraźnie lepsze. No, nie byłoby rzeczywiście u zarania III Rzeczpospolitej tego, co budzi takie ogromne emocje, czyli Magdalenki, ale i była za to jakiś piękny, taki nawiązujący do tradycji, prawda, powstaniowej szturm tłumów na Komitet Centralny i tam powieszenie jakiegoś jednego czy drugiego działacza komunistycznego. Tyle tylko no, spójrzmy na to, czy to by coś w istocie rzeczy zmieniło. Gospodarka była zdezelowana, aparat państwowy był zdemoralizowany i nie miał za bardzo alternatywy, więc ten nowy rewolucyjny rząd na czele z Kornelem Morawieckim miałby ten sam problem, co miał rząd mazowieckiego. Trzeba by zastukać do Amerykanów i te same dylematy miałby z Helmutem Kohlem. Tu niewiele by się zmieniło. Natomiast to, co mogłoby nastąpić, to oczywiście jakaś forma ruchu oporu ze strony zagrożonych ludzi z komunistycznych służb specjalnych z wojsk. Dlatego, że moim zdaniem rząd mazowieckiego przesadzał z tym zagrożeniem z ich strony. Moim zdaniem trząsł się na każdy sygnał płynący z tych resortów siłowych, że tam się coś wydarzy. Tam niewiele się wydarzyło, ale też ci ludzie nie czuli się fizycznie zagrożeni. Oni co najmniej czuli, że mogą za chwilę stracić te wszystkie stanowiska wskutek weryfikacji. Ale co innego, jak pan sobie będzie musiał poszukać nowej pracy, a co innego, jak pan czuje zagrożony pan i pana rodzina, prawda? Więc gdyby wypadki przybrały formę bardziej dramatyczną, bardziej krwawą, to niewątpliwie wtedy przynajmniej część tych funkcjonariuszy SB, być może część wojskowych, po prostu broniłaby się z użyciem broni palnej i innych środków, które mieli do dyspozycji. I to niewątpliwie byłby scenariusz, który może by się wpisywał jakby w tą naszą taką heroiczną tradycję, ale on naprawdę dla Polski suma summarum niczego poza taką bardziej czystością moralną narodzin państwa by nam nie przyniósł. Także ci, którzy tęsknią za tym rozwiązaniem siłowym, powinni się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście mają rację, czy to na pewno byłoby dobre. Tym bardziej, że no, jak patrzymy na upadki dyktatur w różnych krajach, no to nie jest tak, że później ten dyktator upada i nagle wszystko zaczyna fantastycznie wyglądać. No proszę sobie prześledzić upadki dyktatur w Ameryce Łacińskiej. No tam od upadku dyktatora, którego prawda gwałtownie się obala, nagle nie przybywa PKB, nie przybywa innych korzyści. Też wróciłbym do tego, kogo władza wybierała do tych rozmów, bo można w opozycji takie dwie główne grupy wyróżnić. Adam Michnik o nim mówił, lewica laicka, czyli ludzie, którzy pośrednio byli związani z ideą komunizmu, ale sprzeciwiali się poczynaniom partii. I tak zwana ekstrema, czyli ludzie, którzy bardziej nawiązywali do tradycji niepodległościowej II Rzeczpospolitej, Armii Krajowej, którzy byli za takim twardymi działaniami wobec władzy komunistycznej. I czy to nie było trochę takie porozumienie, że i dla władzy, i dla lewicy laickiej było dobrze, żeby odsunąć tą prawicę, bo jedni i drudzy mogli tylko stracić. I mam co, znaczy to jest taki dość uproszczony obraz tego, bo niech pan pamięta, że w tej delegacji przy okrągłym stole, a właściwie w Magdalence, no był też na przykład Lech Kaczyński, który absolutnie tą lewicowo-laicką orientacją się nie utożsamiał. Natomiast rzeczywiście w otoczeniu Wałęsy wtedy bardzo istotną rolę odgrywał Bronisław Geremek, Adam Michnik, Jacek Kury. Tego nie kwestionuję.
dla komunistów on od pewnego momentu byli optymalni, bo to nie jest też tak, że oni od początku, mówię o ekipie Jaruzelskiego, chcieli Kuronia i Michnika, to jest jedna z legend. Otóż przez wiele tygodni przed rozpoczęciem rozmów Okrągłego Stołu jednym z przedmiotów sporu było właśnie to, że ekipa Jaruzelskiego nie zgadzała się na Kuronia i Michnika przy Okrągłym Stole i później był problem, żeby ich zaprosić do Magdalenki, dopiero Wałęsa to po jakimś czasie przeforsował. To po pierwsze. Po drugie, no, rzecz polegała na tym, że oni chcieli rozmawiać z komunistami, a ta radykalna część opozycji nie chciała. Mówię tutaj o przede wszystkim Kornelu Morawieckim Solidarności walczącej o Leszku Moczulskim, czyli o KPN-ie. Oni wierzyli, że komunizm da się obalić no właśnie metodą strajku generalnego, który być może by rzeczywiście nastąpił, tego nie wiemy, bo to się nie wydarzyło. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, Zachód stawiał na tą część opozycji skupioną wokół Wałęsy, a nie wokół tej radykalnej części. To też jest istotne, no bo to pokazują nam to, do kogo szły środki finansowe, z kim się głównie spotykano. I to jest pytanie, dlaczego Zachód postawił na właśnie tą umiarkowaną część opozycji, którą pan nazwa lewicą laicką, ale to jest moim zdaniem nie do końca precyzyjne, bo tam byli też ludzie głęboko religijni, jak Tadeusz Mazowiecki, jak profesor Andrzej Stelmachowski, to też byli ludzie, którzy w tych wszystkich rozmowach brali udział, a daleko im było od rodowodu komunistycznego i od laickości. Natomiast Zachód stawiał na Wałęsę, no po pierwsze dlatego, że no właśnie, że Wałęsa był jedyną rozpoznawalną postacią z tej polskiej opozycji, bo dostał Nobla i był symbolem. To była szczególna pozycja Wałęsy, którą oczywiście zrodziło jego przewodzenie Solidarności. I oni troszkę, mówię, na Zachodzie się orientowali na Wałęsę. Skoro Wałęsa chce mieć przy sobie Kuronia, Michnika, Geremka, Mazowieckiego, a nie chce mieć Moczulskiego, Morawieckiego i jeszcze paru innych gwiazdy, no to co nas to obchodzi? To Wałęsa jest dla nas liderem, jego wspieramy i to pan ambasador Davis niech się tu Wałęsą zajmuje, a nie Morawiecki. I to też jest istotne i to wszyscy wiedzieli wtedy, prawda? Znaczy wiedzieli to też w ekipie Jaruzelskiego, że Wałęsa jest tym na porozumienie, z kim Zachód oczekuje. Podobnie było zresztą też niebagatelna rola Jana Pawła II. Jan Paweł II też wtedy wspierał tą wałęsowską część opozycji, a nie opozycję radykalną. A zatem Kościół, kadr hierarchiczny w Polsce też nie chciał ekstremistów opozycyjnych. Dlaczego by się cały czas obawiał, że to się skończy jakimś przelewem krwi? Więc lepiej rozmawiać na gruncie, prawda, jakiegoś tam kompromisu. Natomiast trzeba też powiedzieć jasno, to później mogło zostać zmienione przez Polaków w wolnych wyborach. Gdyby rzeczywiście większość Polaków chciała, wracam do tego, co mówiłem po początku, do radykalnej dekomunizacji, były wolne wybory w roku 91, a w roku 90 były wybory prezydenckie. Kornel Morawiecki nie zdołał nawet 100 tysięcy podpisów zebrać. To taka była skala jego popularności. Więc to trzeba jasno powiedzieć. Taka była skala. Leszek Moczulski z trudem zebrał 100 tysięcy podpisów, ale zajął ostatnie miejsce, dostał niewiele ponad 2% głosów. No i to pokazuje, jakie było poparcie społeczne dla radykalizmu wtedy. Po prostu było znikome. W związku z tym siłą rzeczy rozmawiały ze sobą te podmioty, które miały większe poparcie społeczne. Tak było z władzą komunistyczną, która przegrała wybory czerwcowe, ale to nie jest tak, że nikt na nich nie głosował. Miliony Polaków głosowały na generała Kiszczaka, na Mieczysława Rakowskiego i na wielu innych z listy krajowej, która przepadła, ale dlatego, że miała ustawiony próg wyborczy na poziomie 50% skali całego kraju, a większość dostała po 40 kilka procent. Ale te 40 kilka procent, które głosowały na kandydatów z listy krajowej, to było wiele milionów Polaków, więc to nie jest tak, że komuniści nie mieli żadnego poparcia, prawda? No i była ta solidarnościowa część opozycji skupiona wokół Wałęsy, która też miała znaczące poparcie. No a gdzieś na marginesie był właśnie radykalna część opozycji, która po prostu była za słaba. Tu pan wspomniał nazwiska generała Kiszczaka, Mieczysława Jakowskiego. A pytanie, kto realnie decydował o tej transformacji po stronie władzy, czy jednak nie służby w dużej mierze, bo były rozmowy pułkownika Lesiaka i Jacka Kuronia, które też pewnie miały duży wpływ. Wie pan, rozmowy pułkownika Lesiaka z Jackiem Kuroniem to jest element przygotowań do Okrągłego Stołu, w których oczywiście Służba Bezpieczeństwa odgrywała rolę emisariuszy władzy. I to jest prawda, nie przypadkiem Kiszczaka Jaruzelski oddelegował do rozmów z Wałęsą, bo to powiedział jasno na biurze politycznym. To ma być wyraźny sygnał dla drugiej strony, że łatwo nie będzie. Mamy był taki inny, brany pod uwagę przez niego sekretarz KC Józef Czyrek.
Jakby tutaj na przykład Józka Czyrka dali, no to oni go nie będą traktować z taką powagą jak generała Kiszczaka. Oni wiedzą, że główny policmajster, cytuję dosłownie Jaruzelskiego, idzie na rozmowy, a oni wiedzą, co on może z nimi zrobić, bo pamiętają stan wojenny. I to był oczywiście element takiego szantażu i presji, to z całą pewnością. Natomiast decyzje wszystkie zasadnicze podejmował Jaruzelski. To nie ma cienia wątpliwości i to wszystkie kolejne badania dokumentów i relacje świadków potwierdzają, co zresztą wywoływało często dosłownie wściekłość tych ludzi z otoczenia Jaruzelskiego, bo Jaruzelski bardzo był ostrożny w podejmowaniu decyzji, przewlekał je, wahał się. To nie było tak, że on był takim generałem, prawda, który sypie decyzjami jak z karabinu maszynowego. Nie, nie. On przeciwnie do różnych rzeczy bardzo długo dojrzewał, czasem się wycofywał, zmieniał zdanie, ale on był ciągle głównym decydentem i tak było de facto aż do powstania rządu mazowieckiego, kiedy Polską zaczyna rządzić duumvirat Jaruzelski-Mazowiecki. I tak jest tak naprawdę przez większość roku 90. Przy czym od pewnego momentu też bardziej Mazowiecki chce, żeby Jaruzelski był dalej prezydentem, niż Jaruzelski chce. A Jaruzelski po prostu jest tak przerażony egzekucją Czałszewsku, że boi się cały czas, że za chwilę przyjdzie tłum i jego będę próbował zlinczować. Prawda? Co oczywiście jest bzdurą, bo Czałszewsku został zamordowany w istocie, że wskutek pałacowego spisku, a nie padł ofiarą linczu ze strony, prawda, rozwścieczonego tłumu, tak na marginesie. Niemniej jednak Jaruzelski już się bardzo bał od grudnia 89 o swój osobisty los. I to rzutowało na jego taką bardzo jeszcze, coraz bardziej taką powściągliwą politykę. Także Jaruzelski jest tym głównym decydentem. Służby specjalne są wtórne, one służą Jaruzelskiemu. Kiszczak jest całkowicie lojalny wobec Jaruzelskiego. Nie ma śladów w roku 89 nielojalności. Dopiero później, już na emeryturze, panowie się troszkę ze sobą poprztykają, ale to będzie sprawa dużo późniejsza. Wynik jest taki, że nomenklatura, czyli ludzie związani z władzą, suchą stopą przeszli do III Rzeczpospolitej i oczywiście jedna rzecz, tak jak pan wspomniał, że jednak większość społeczeństwa nie chciała tych rozliczeń na gruncie politycznym, ale pozostaje jeszcze kwestia takiej podstawowej praworządności i wydaje mi się, że część społeczeństwa czuje się pokrzywdzona, bo było wiele afer, które nie zostały rozliczone na gruncie stricte prawnym. Tak. I jaka pana zdaniem największa afera, bo chciałbym tylko nawiązać do afery FOS, kiedy pod koniec lat 80. władza wyasygnowała 1,7 mld dolarów na skupienie polskich długów z rynków finansowych, a skupiła je tylko za 60 milionów. Pamiętajmy, że wtedy gdzieś średnia pensja to było między 20 a 30 dolarów. Więc to były ogromne pieniądze i chociaż miało tyle lat, no to nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wie pan, jeśli chodzi o aferę FOS, to te kwoty, które pan podaje, podejrzewam jednak nie są do końca realne. To znaczy Polska nie miała tak olbrzymiej kwoty jak ponad miliard dolarów, żeby dać FOS-owi, tam wchodziły jednak mniejsze kwoty w grę. Natomiast oczywiście ciągle bardzo znaczące, którymi rzeczywiście miano nielegalnie wykupywać dług zagraniczny Polski, co udało się w ograniczonym zakresie, większość tych środków została przez Grzegorza Rzemka, który był dyrektorem FOS-u, zdefraudowana. No ale akurat Rzemek, wprawdzie trwało to bardzo długo i z mozołem, ale został skazany na karę więzienia, jeżeli pamiętam, dostał 9 lat, jakąś część z tych 9 lat odsiedział. Natomiast oczywiście większości tych pieniędzy nie odzyskano, to ma pan rację. I podobnie było z innymi aferami, które nawet nie miały takiego finału w sądzie, jak afera FOS akurat, bo tu rzeczywiście Rzemek i jego zastępczyni stanęli przed sądem. No to była afera alkoholowa, to była afera rublowa. Ja o nich w mojej książce sporo piszę. Ja powiem tak, no, to były afery, które oczywiście nie powinny się zdarzyć, ale one się zdarzały we wszystkich krajach, które przechodziły transformację. Mówiąc inaczej, ja rozumiem oburzenie ludzi na te afery, rozumiem ich rozgoryczenie, natomiast prawda jest taka, że kiedy aparat państwa przestawia się z jednego systemu gospodarczego na drugi, otwiera się tyle różnych luk i możliwości, że musiał jeden aparat państwowy składać wyłącznie z ludzi arcyuczciwych, żeby nie podaty na jakiekolwiek pokusy, żeby nie skorzystali z okazji. Więc iluś skorzystało i tak było, jest i będzie i się dorobiło. Natomiast chcę panu powiedzieć, jak się patrzy na bilans tego w Polsce i w innych krajach, to u nas skala tego mimo wszystko była mniejsza niż gdzie indziej. I to jest charakterystyczne, że w Polsce zjawisko tak zwanej oligarchii, oligarchów, czyli ludzi, którzy zdobyli gigantyczne majątki na procesach prywatyzacji i tych wszystkich przekształceń ustrojowych, jest mniejsza niż w wielu innych krajach. Wrócę do tego Babisza w Czechach.
Babiś jest nie tylko byłym agentem sztabnej bezpieczności, ale jesteś najbogatszym Czechem. Myśmy nie mieli nigdy, zdarzali się ludzie rzeczywiście o przeszłości agenturalnej w roli premierów w Polsce, ale nie mieliśmy nigdy sytuacji, kiedy były agent bezpieki, jest jeszcze najbogatszym Polakiem, zostaje szefem rządu czy prezydentem. W wielu innych krajach, nie mówię tylko o Czechach, takie rzeczy się zdarzały. Czyli mówiąc krótko, tamta niesprawiedliwość ustrojowa była jeszcze większa jest niż u nas. I co więcej, chcę panu też powiedzieć, pan powiedział, że cała nomenklatura przeszła suchą stopą. Otóż to też nie jest prawda. Otóż jest tak, że tylko niewielka część ludzi z aparatu władzy okazała się na tyle przebiegła i na tyle, powiedziałbym, dobrze zorganizowana, że rzeczywiście przejęła część tego majątku państwowego, uwłaszczyła się. Znaczna część po prostu jedyne co potrafiła to pleść dyrdy mało ideologiczne na plenach i kiedy ich przeniesiono do realnego biznesu, oni choć mieli ten kapitał założycielski, szybko go stracili. No, symbolem jest Ireneusz Sekuła, żeby daleko nie szukać. Człowiek, który rzeczywiście zrobił ewidentne przekręty akurat na, z panem Gawronikiem na uwolnieniu rynku walutowego, zdobył kapitał założycielski, potworzył jakieś biznesy, które nie wychodziły. W pewnym momencie, żeby je kontynuować, najpewniej zaciągnął pożyczkę od świata przestępczego, czyli od mafii pruszkowskiej albo jakiejś innej, no i skończył samobójczo, strzelając sobie 3 razy w brzuch. Jedynym znanym przypadkiem takiego samobójcy, który sobie 3-krotnie zdołał strzelić w brzuch. Wiemy doskonale, że najpewniej został zamordowany za to, że miał długi, który nie potrafił spłacić. I to ma być symbol udanej, uwłaszczonej nomenklatury? No nie. A chyba zapewniam panu, że było wielu innych, którzy nawet nie mają tego kapitału założycielskiego, takiego, który zgromadził Sekuła, by nie było go w stanie zdobyć. Ja rozmawiałem z wieloma ludźmi z tego aparatu władzy i naprawdę no, nie jest ani Kwaśniewski, ani Miller symbolem miarodajnym dla reszty. Podobnie jak nie jest, nie wiem, no, na przykład właśnie Zygmunt Solorz, który jest rzeczywiście takim, jego mogliśmy do tego oligarchy pełnego z taką wątpliwą przeszłością, ale który, zgoda, ale za Solorzem nie znajdziemy wielu innych, prawda? Natomiast ja panu mogę podać nazwiska setek, już nawet nie dziesiątek, setek ludzi, byłych sekretarzy wojewódzkich PZPR, członków biura politycznego, członków Komitetu Centralnego z końca lat 80., którzy klepali biedę, trafiali na jakieś posady dozorców gdzieś tam po Puławce. Naprawdę stoczyli się kompletnie. Dlaczego? No bo się nie potrafili znaleźć tej nowej rzeczywistości. Więc mitem jest teza, że oni wszyscy po prostu przeszli suchą stopą i jak pączki w maśle żyli w III RP. To była wąska grupa, rzeczywiście wąska grupa tak się ustawiła, ale większość po prostu popadła w gigantyczne tarapaty życiowe, bo oni się po prostu nie potrafili w realiach gospodarki rynkowej kompletnie odnaleźć. Powiedział pan, że część tej nomenklatury nie potrafiła się odnaleźć i właśnie czy dlatego mieliśmy taki okres, krótki okres tego kapitalizmu czystego? Po ustawie Wilczka właściwie wszystko zostało zderegulowane, natomiast okazało się, że nomenklatura sobie nie radzi, i stopniowo ten wolny rynek był ograniczany. Czyli jednym z powodów nie było to, żeby na bazie koncesji różnych pozwoleń zapewnić jednak tą pozycję dominującą. Nie ma, ale pan, tylko teraz już nie używajmy słowa nomenklatura, używajmy słowa urzędnicy. I to, co pan powiedział, jest całkowitą prawdą, ale w odniesieniu do urzędników. Bo nomenklatura to oczywiście jest coś podobnego. Co była nomenklatura? To był wykaz stanowisk, których objęcie w czasach PRL wymagało akceptacji PZPR. I rzeczywiście wszystkie wyższe stanowiska urzędnicze wymagały tej akceptacji. I rzeczywiście jest tak, że bardzo wielu urzędników było członkami PZPR i w tym sensie można by ich uznać za nomenklaturę, choć jest to ta nomenklatura taka bardzo szeroka, nie jest to ta najwyższa, to nie byli ci ludzie, którzy byli wiceministrami, którzy byli redaktorami naczelnymi, szefami, prezesami różnych firm w czasach PRL czy dyrektorami. Raczej to jest ten średni szczebel. I rzeczywiście wielu tych urzędników średniego szczebla już przeżyło. Było, prawda, zmianę ustrojową, czyli pojawił się rząd Mazowieckiego, później kolejne rządy, ich nie usunięto z tych resortów, bo to nie jest tak, że tam nikogo nie usunięto, wielu usunięto. To oczywiście oni zaczęli na nowo wracać do swojej ulubionej metody, no urzędnik musi jakoś uzasadnić swoje istnienie. Najlepiej uzasadnić jest stworzeniem jakichś nowych regulacji, które no, dadzą właśnie uzasadnienie dla jego działania dalszego, zwiększą jego władzę. On będzie musiał jeszcze jedną pieczątkę przybić, której dotąd nie musiał. I w tym sensie ma pan rację. Po tym, jak to wszystko zderegulowano bardzo mocno i ustawa Wilczka była tu symbolem, to później na przykład koncesjonowanie działalności gospodarczej zaczęło się na nowo
rozszerzać, co się wiązało z różnymi problemami, no właśnie z różnymi nadużyciami. No, wie pan, na początku lat 90. była afera alkoholowa, ale była też na przykład sprawa z paliwami. Otóż w pewnym momencie zaczęły te paliwa napływać w sposób żywiołowy i to się okazało, no, że mówiąc krótko, dochodziło do różnego rodzaju oszustw na tym tle, więc co z tym zrobić? No, trzeba coś koncesjonować. Nie może być dowolnie sobie wprowadzać paliw, kto chce, musi mieć koncesję, jakoś tam sprawdzamy. Więc wie pan, więc to nie jest też tak, że jak się wszystko zdereguluje, to działa wszystko fantastycznie. Czasem jak się coś zdereguluje, to się pojawiają różne patologie, no i wtedy wychodzi urzędnik, mówi to dlatego, żeście to zregulowali, ale były koncesje, nie byłoby tego problemu. I zaczął wracać ten system różnych koncesji, pozwoleń, zezwoleń i to jest trochę tak jak z trawą. Wie pan, moim zdaniem to jest tak, że trzeba to obcinać co jakiś czas, natomiast nie łudzić się, że to się da wyeliminować. To znaczy, mówiąc krótko, że jak tą trawę raz zetniemy, to ona nie wyrośnie. Nie, ona wyrośnie, czy za jakiś czas, jak jest za duża, już nie widać niczego sensownego, bo jest tak wysoka, to trawa trzeba ją ściąć, prawda? I podobnie z regulowaniem gospodarki. To musi być takie cykliczne. Jak jest sytuacja nadmiernej deregulacji, to trzeba podregulować, a jak się odwrotnie dzieje, tak jak dzisiaj mamy epokę podstępującej regulacji gospodarki, rosnącej roli państwa w gospodarce, za jakiś czas przyjdzie epoka, kiedy to się będzie cofało, tylko musimy poczekać, aż klasa polityczna do tego dojrzeje, społeczeństwo zrozumie, że rząd nie ma tej tajnej kasy, z której może nieustannie dawać, bo na razie tak to wygląda, że rząd tak oddaje. Więc wszystko wymaga czasu po prostu. Więc podsumowując, ja jestem przekonany, że w tamtym okresie można było na pewno w indywidualnych sprawach zrobić wiele rzeczy lepiej, w jednostkowych. Ja o tym piszę szczegółowo w moich książkach, na przykład PGR-ów nieszczęsnych, czy na przykład z tego, jak media podzielono. W indywidualnych, jednostkowych sprawach można było zrobić pewne rzeczy sensowniej. Natomiast nie wierzę w to, że można było to zrobić w sposób taki, powiedziałbym, żebyśmy nie mieli żadnych zastrzeżeń, żeby było idealnie, bo transformacja ustroju państwa to jest przedsięwzięcie tak złożone, tak skomplikowane, na tylu poziomach się rozgrywające, że nikt łącznie z jakimś geniuszem nie jest w stanie tego opanować. To jest po prostu proces żywiołowy na wielu poziomach. Jak powiadam, no, myśmy i tak moim zdaniem udało nam się to nieźle, czego dowodem jest to, że z bardzo wielu krajów do Polski przyjeżdżają delegacje i pytają o to, jak myśmy to zrobili i dla nich jesteśmy przykładem udanej transformacji, sukcesu. I to powinno dać do myślenia tym krytykom naszej transformacji, że może to nie była doskonała transformacja, ale skoro z wielu krajów, ja to potwierdzam, bo sam mam takie rozmowy często, z gośćmi z różnych krajów i spoza Europy głównie, bo to przecież te transformacje dotyczą choćby Azji, czy Afryki, czy Ameryki Południowej, oni dociekają, pytają, jak wam się to udało, dla nich jesteśmy przykładem sukcesu. No więc mówię, ja im często mówię, to nie jest taki sukces jednoznaczny, no ale rzeczywiście, ale gospodarka, wy tu macie takie wzrosty, jak to jest możliwe, te ćwierć wieku ponad nieprzerwanego wzrostu. No i się ten tłumaczy, no to było niedoskonałe, ale większość rzeczy się udało. Myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć, chociaż minęło ponad 30 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej, to ciągle budziło na dużo emocji, a myślę, że ten wywiad będzie ciekawym źródłem, zwłaszcza dla młodszych widzów, poznania tego okresu, a osoby, które chcę jeszcze bardziej to zgłębić, to już odsyłamy do publikacji pana profesora. Tak, książka od Mazowieckiego do Suchockiej, pierwsze rządy wolnej Polski. Polecam tam na kilkuset stronach to wszystko, o czym tu mówiłem, jest znacznie bardziej szczegółowo opowiedziane. Dziękuję. Dziękuję bardzo.